Druga część konferencji przed nami, trener Piotr Nowak. Zaczęliśmy ten mecz zbyt nerwowo i czasami w tych poczynaniach byliśmy zbyt niedokładni. Brało się, że ten rytm nie był zmieniany. Graliśmy cały czas tak, jakbyśmy musieli ten wygrać, czy strzelić bramkę w ciągu kilku minut. I myślę, że to nam zabrakło cierpliwości z jednej strony, z drugiej, tak jak powiedziałem, ta nerwowość przekładała się na tym, że czasami te podania, te ostatnie podanie nie wychodziło, nie było tam, gdzie powinno być. Te decyzje czasami były nie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także tutaj, no wiadomo, że wiemy, o co to gramy, wiemy, że jaka jest sytuacja w tabeli, także być może, że z tego się brała ta niedokładność, ta nerwowość. Także no, z pewnością to przeanalizujemy. Mamy bardzo, bardzo krótki, szybki tydzień, także tutaj no, na pewno wiele rzeczy musimy poprawić, jeśli chodzi o zmianę tempa gry, bo tak jak powiedziałem, to tempo było zbyt nerwowe i zbyt rwane, żeby jakąś skuteczną akcję przeprowadzić. Chociaż te sytuacje na pewno były w pierwszej połowie i w drugiej połowie, bo był moment, że przycisnęliśmy mocno. I wyglądało to tak, jakby bramka była kwestią czasu. Korona to przetrzymała i starała się również wyprowadzić kontrę. Także cóż, gramy dalej. Mamy krótki tydzień i musimy iść do następnych meczów przygotowani. I nie było jakby widać, że piłkarze mieli z tyłu głowy ten mecz z Jagiellonią, który jest za 3 dni. Jakby wyglądało trochę, jakby chcieli wygrać jak najmniejszym nakładem sił i energii. Niekoniecznie, nie do końca. Myślę, tak jak powiedziałem na samym początku, że wyglądało dla mnie przynajmniej tak, że chcieli ten mecz wygrać w ciągu kilku minut, a tej cierpliwości nam zabrakło, bo było widać, że tę sytuację nieźle kreujemy, ale tego ostatniego podania, czy decyzji o strzale, bo strzelaliśmy, uważam, zaczęliśmy znów staraliśmy się wjechać z piłką do bramki. Myślę, że tutaj tej decyzji zabrakło, żeby coś zmienić, żeby zaatakować z innej strony, raz ze strzałem wejść troszkę dalej, troszkę bliżej i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że zabrakło nam tej kreatywności, która nas zawsze cechowała, a brało się to, tak jak powiedziałem, z nerwowości, być może z niedokładności, ale brakowało nam czegoś innego. Były te akcje zbyt przejrzyste czasami do przeczytania i tutaj koronie ułatwiliśmy zadanie. Powiedziałem, mieliśmy tych sytuacji, powinniśmy przynajmniej jedną z nich na pewno korzystać.